Hej, hej, witajcie, tu wasz Gelek. Na dzisiaj przygotowałem, słuchajcie, fajną grę Sega Mega Drive. Jest to gra z takim liskiem, który tutaj chodzi, jakich rzeczy zbiera. No właśnie, Sonic Mega Mix się nazywa. Grę stworzyła firma Sega z 91 roku. Gra jest, no i tak jak powiedziałem, wyszła na Mega Drive. Co więcej? No chyba nic więcej. Spróbujemy, że tak powiem, zrobić jakąś tutaj rozgrywkę. Nie mam niestety możliwości nagrywania jakichś tam save'ów, więc wybieramy nie. I zaczynamy, słuchajcie. Chodzimy właśnie tym, nie wiem co to jest, lisek, smoczek, chyba lisek. O właśnie. I tu trzeba zbierać takie te krążki. Pierścienie. Coś mi oko zaswędziało. O właśnie, takie rzeczy tutaj zbieramy. Nie wiem, w którą stronę trzeba iść. Aha, chyba w prawo. No dobra. Od razu mówię, że gra nie jest uruchomiona na fizycznym sprzęcie w postaci konsoli, tylko na emulatorze. A cała platforma jest na Raspberry Pi. Także mogą być jakieś... O! Zabiłem się tak jakby. Także mogą być jakieś pewne trudności, niedogodności. Może chwilami obraz troszeczkę rwać. No, ale niestety tak to bywa czasami. O. Ja jeszcze w to dobrze nie umiem grać. Tutaj przez chwilę sobie zagrałem przed rozpoczęciem nagrywania, żeby wiedzieć o co kaman. Ale pewnie są lepsi w te klocki. O, widzicie? Pyk. I tu się bierze, trzeba to rozwalać. Uważać na kolce oczywiście. O, w tą stronę jeszcze sobie pójdziemy. O, nie mogę, muszę się rozpędzić, patrzcie. To jest fajnie zrobiona, fajna mechanika tej gry jest. Muszę sobie tak zrobić i dopiero w tą stronę bzyk. A, aha, już zrobiłem, widzicie? Straciłem życie. No oczywiście to wszystko jest na czas. Czekajcie, muszę się rozpędzić w tą stronę i dopiero tak, byk. Dobra. O! Źle wystartowałem, chciałem tam te krążki zebrać. Ale patrzcie, co mi z tego wyszło. Nic mi nie wyszło. No nic, trudno. Dobra. Coś kiepsko. Trzeba mieć jakąś koncepcję na to. Mechanika gry, mówię, jest taka dosyć fajna, ale trzeba to wyczuć. Muszę się rozpędzić. O, pyk. I patrzcie jaki. O, i dalej lecimy sobie. A, polecieliśmy. Jakaś biedronka, mrówka, nie, biedronka chyba nas załatwiła tutaj. O! W jakiejś baniewce żeśmy byli, słuchajcie. O, rak. Rak nieborak. No fajnie to wygląda, powiem wam. Tylko ciężko się, widzicie, musiałem się rozpędzić. O! No niestety się na kolec nadziałem. Bywa. Bywa czasami. Nie to chciałem zrobić. On się w tą stronę rozpędza. No dobra, czekajcie, jak to zrobić, żeby tam... Pyk. O, jest, dobra. Znowuż na coś wjechałem. Dobra, może tak? O. Muszę się bardziej chyba rozpędzić, żeby... O, właśnie w ten sposób. I teraz patrzcie jaka. A, zakończyłem życie. Jakieś biedronki, nie biedronki. O, o, rak. No fajna gierka, powiem wam. Trochę trudna. Bo trzeba niektóre rzeczy, że tak powiem, wiedzieć co będzie zaraz, żeby odpowiednio się rozpędzić w odpowiednią stronę, tudzież skok wykonać. W
w rozgrywce to jest proste, bo... Znaczy w obsłudze tej rozgrywki to jest proste, bo... Bo... O, widzicie? No dobra, idę w tą stronę. Tak! A nie pocelowałem. Koniec gry. No dobrze, może wpis będzie? Czy nie będzie wpisu? Nie ma wpisu. Dobra, jeszcze raz zagramy. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy, jak to niektórzy mawiają. O, pyk i pyk. A! Rak, rak. A! Patrzcie, jakie fajne. Na jakim bajerze. I niby proste urządzenie. Niewiele pamięci ma, mówię o Raspberry Pi, na którym uruchomiony jest emulator. A jednak... Możliwości są zastanawiające. Jak na taką maszynę. O, udziałem się. Oj. Dobra, będę teraz spróbował iść. A, rak. Którego nie zauważyłem. Drugi rak, którego nie zauważyłem, widzicie? Chciałem na niego skoczyć, bo jak się skoczy na niego, patrzcie. Spróbuję na niego teraz skoczyć, widzicie? Załatwiłem go. Tylko, że trzeba się na niego wbić dokładnie. Dobra. A! Źle zrobiłem, bo chciałem skoczyć, ale za wcześnie. Dobra. Muzyczka też fajna, oprawa dźwiękowa, także tak jak widzicie, nie tylko gry z automatów arcade, ale również z różnych innych platform mogą być fajne. Możemy sobie tutaj mile, sympatycznie pograć. Oj, chyba nie tak, czekajcie. Jak to zrobić teraz? Dobra. Moment, cofniemy się i się rozpędzimy. O! To był dobry pomysł. Dobra. O, proszę. Jak ładnie. O, ładnie. Nadziałam się. No i niech teraz ktoś nadąży patrzeć, co się na ekranie dzieje. A. O. Koniec gry. Co dalej? Czy będzie wpis? Nie będzie wpis. No nic, do trzech razy sztuka. Jeszcze raz próbujemy. Do trzech razy sztuka. Może teraz mi lepiej pójdzie. Zobaczymy. O.
O! O, jakie... Patrzcie. Czekajcie, tego raka trzeba załatwić, bo mnie przecież tutaj żyć nie da. Coś tam nie idzie teraz. Dobra, rozpędzamy się, słuchajcie, a znowu już biedronka jakaś się ona potoczyła. Kwiatuszki. O, rak. Nie muszę się cofnąć. I teraz dopiero. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ładnie. Widzicie? Doszedłem do wprawy. Oj, za daleko. Chciałem w ten sposób robić, żeby się wybić na tym. A, tu miałem jeszcze... O. O, widzicie, jak elegancko? Jak mi poszło fajnie? O, patrzcie, jak się wybiłem, widzieliście? O! Niestety. Kurde, czekajcie. Jak tam przejść dalej? Bo nie mam pomysłu teraz. No i co ja mam teraz zrobić, patrzcie. Jestem jak gdyby uwięziony chyba w tym czymś. No nie, czekajcie. Co tu zrobić, póki jestem jeszcze... Dobra, lecimy dalej. Znaczy dalej, no od początku tą planszę. Chyba wpadłem... w czarną dziurę. Jak to się mówi tam w tym... Co jest? Nie mogę się rozpędzić coś. No rozpędziłem się, ale... Dobra, tak może. Pyk. Ojejku. Źle wycerklowałem. O, teraz mi ładnie poszło. No ale pszczółka mi załatwiła, widzieliście? O! Kurde, znowuż tu się pojawiłem z tego wolę dziwnego miejsca, nie ten. O! Taki bym był nieśmiertelny, patrzcie. Nie wiem, co to ja wziąłem, ale... Inna muzyczka. Kurde, czekajcie. O, skończyło się już to dobre. Jakimś jestem czymś jeszcze chroniony, widzę. O, gdzie ja wyskoczyłem? O, patrzcie. Tunel. Patrzcie, co się dzieje teraz. Aj. No, teraz mi ładnie idzie. Praktyka czyni mistrza. O, widzieliście? Czekajcie. Jak to teraz rozegrać, żeby było... O, ładnie. Ładnie załatwiłem ją. O, dobrze. To się wali, patrzcie. Dobra, idziemy gdzie indziej. O! Ładnie. Patrzcie, co się dzieje. Widzieliście to, co ja widziałem?
Rozwalam! Rozwalam mur. A, czekajcie, do czego ja wracam? I ten mur dalej jest nierozwalony. O co chodzi? Nie no, czekajcie. Coś jest... Bryk. O, tutaj trzeba było skoczyć, dobra. O, ładnie. Pięknie. No. Dobra, czekajcie. Nie, tak mi się nie uda tu przejść. Ładnie. Oj. O, dobrze. Wow, ukończyłem. ciężko było, ale się udało. No dobra, lecimy dalej. O, patrzcie, nie dobiłem się. Bo chyba za szybko skoczyłem, wiecie? Tak. Czekajcie, może tu? Spróbujemy. O. A, tu mnie rozdupcyli. O. O, tu ładnie. Dobra. O! No niestety. Wszystko co piękne ma swój początek i koniec. Dobrze, zobaczmy czy jest wpis. Za taką solidną rozgrywkę chyba powinien być. O, nie ma. No w ogóle chyba tu wpisu nie ma. No dobrze, ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji kanału i do zostawienia wpisu w sekcji komentarzy. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!